znalazł poru kartofela. Nie za duży, nie za mały, do jedzenia doskonały. Lecz ziemniaki na surowo jeść niemiło i niezdrowo. Znacznie lepsze będą one, gdy zostaną upieczone. Skrzesał iskrę Elemelek, suche liście wokół ściele, dwie gałązki kładzie blisko i już pali się ognisko. A kartofel, czy czujecie, jak prześlicznie pachnie przecież? Tak kusząco się nadyma, że nie sposób wprost wytrzymać. Nie wytrzymał Elemelek, chce wyciągnąć kartofelek, zjeść go szybko, prędzej, zaraz. Ajajaj, co ci ambaras? Macha łapką Elemelek, a na łapce ma bąbelek. Choć niewielki bąbeleczek, jednak boli, jednak piecze. W lesie leśna jest apteka, Elemelek więc nie zwleka. Wznosi skrzydła, mówi lecę i za chwilę jest w aptece. A w aptece siedzi wrona, bardzo mądra i uczona. W czystym białym jest fartuchu, trąbkę trzyma tuż przy uchu i przez trąbkę chętnie słucha, bowiem jest troszeczkę głucha. Chciałbym maść na oparzenie. Hę? Coś dać na przeczyszczenie? Weź olejek rycynowy, jutro brzuszek będzie zdrowy. Ach, nie brzuszek, wrono miła, łapka mi się poparzyła i wyskoczył brzydki bąbel. Plombę? W ząbek włożyć plombę? Lecz cóż, choć mam leków 300, plombę musi dać dentysta. Więc wróbelek, trudna rada, chyc wskakuje na stół, siada i wyciąga wprost do wrony swój pazurek poparzony. Obejrzała wrona palec z każdej strony doskonale, przyłożyła siemię lniane i kazała pić rumiane. Bo to ziółko znakomite. Wypisała potem kwitek, grzecznie mówiąc: bardzo proszę wpłacić w kasie 4 grosze. Trzymał się ten bąbelisko chyba coś przez 3 dni blisko. Lecz się w końcu zląkł okładów i gdzieś wyniósł się bez śladu. Odtąd jeśli Elemelek piecze sobie kartofelek, to cierpliwie z boku czeka, kiedy ziemniak się przypie.